Hejka kochani, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem z Olią. Właśnie wróciłyśmy ze szkoły, miałyśmy dzisiaj zaliczenie i Olia akurat dzisiaj ma na później do pracy, więc wpadła do mnie, siedzimy sobie, jemy sobie. W sumie to tylko ja jem, bo Olia nie chce jeść, ma czekoladki, ale się nie uprzestowała na razie ani jedną. Siedzimy sobie, gadamy, a zaraz zabieramy się za robienie makijażu. Wiemy, że lubicie makijaże, jak kogoś maluję na vlogu. Olię też bardzo lubicie, zawsze się cieszycie, jak jestem z Olią na vlogach, także będziemy się dzisiaj razem malować. Masz jakiś pomysł, jakiś dzienny makijaż, czy wieczorowy? Czy zdajesz się jak zwykle na mnie? Ty jak zwykle. No, Olia zawsze się zdaje na mnie, zawsze mówi: Klaudia, ja nie będę nic mówić, ty wiesz, jak je pomalować, żeby mi się podobało. Także pewnie dzisiaj będzie podobnie. A zawsze mi się to podoba, także będziemy coś działać. Robić. Dokładnie. Jesteśmy już przy biurku makijażowym, zaczynamy się malować. Najpierw przemyję Oli buzię. Mam tutaj taki tonik z Sorai z serii Plante i nim przemyjemy twarz przed makijażem. Nie musimy robić demakijażu, bo Olia ogólnie na co dzień raczej się nie maluje, więc tylko przemyjemy sobie tonikiem, żeby ewentualnie jakieś zanieczyszczenia, które gdzieś tam w ciągu dnia się przylepiały, zmyć. Ja w ogóle, słuchajcie, mam krótkie paznokcie, jak widzicie. Musiałam skrócić, bo mamy niedługo zaliczenie z kosmetologii, no i pani mogłaby się trochę przyczepić. Olia zawsze nosi krótkie, także nie ma tego problemu. A ja, jak wiecie, ja raczej cię często noszę długie, więc musiałam skrócić, ale w sumie jestem zadowolona z tego kształtu nawet i tak z takiej długości. Mówię, są takie mega znowu krótkie. Ty nosisz jeszcze krótsze od moich. No. Mamy buzię przemytą, nakładamy teraz podkład 1, 2, 3 Perfect od Bourjois. To jest odcień 51. Ja używam go na siebie i zwykle rozjaśniam go jeszcze jaśniejszym korektorem, a Olia jest dość opalona, więc u niej ten podkład będzie wyglądał ok, nawet jeżeli użyję korektora, który nie będzie mocno rozjaśniający. Z racji tego, że Olia jest moją koleżanką, nakładam jej podkład dłońmi, palcami na twarz i rozprowadzam gąbeczką, ale wiadomo, że klientkom lub obcym osobom, jak je maluję, to nakładam jednak pędzlem, no bo nie każdy może chcieć, żeby ktoś ich dotykał, wiecie, bezpośrednio do twarzy palcami. Ty na przykład byś się, nie wiem, wstydziła, jakbyś była na jakimś makijażu, żeby jakby wstydziła i może brzydziła, jakby ktoś ci obcy nakładał palcami? Nie. Raczej nie. Bo są takie osoby, że na przykład nie lubią dotyku, jakby wiesz, drugiej osoby dłońmi, no bo w sumie ktoś może nie mieć pewności, że masz czyste ręce i tak dalej, chociaż no każda makijażystka jednak powinna umyć sobie ręce przed, chociażby myjąc gąbkę, już te ręce się myją, no ale może nie każdy to robi. Przechodzimy sobie do korektora i będę używała u Oli korektora od Eveline, szukam numerku 02. Natural, to jest korektor Liquid Camouflage, patrzymy do góry na sufit. I to jest taki korektor lekko wpadający w żółte tony. On fajnie niweluje wszelkie takie oznaki zmęczenia, niewyspania, więc u Oli dzisiaj to się tutaj przydało. Olia dzisiaj jest niewyspana. Biedna musiała wstawać w środku nocy, bo musiała odwieźć mamę, także musiała biedna się przebudzić. Nie, ale taka już biedna. No, ale mniej spałaś przez to. I nakładam to, co zostało mi na gąbeczce jeszcze na czółko. Na nosek delikatnie przeciągam, ale jak wiecie, Olia ma naprawdę praktycznie idealną cerę, nie ma wyprysku, nie ma jakichś problemów skórnych, przez co u niej za dużo korektora nie jest potrzebne. Ja nakładam to, jak wiecie, tylko pod oczy i po prostu delikatnie sobie rozprowadzam tym, co mam na gąbce, na resztę miejsc. Tutaj pod oczkiem jeszcze troszkę tuszu masz chyba. Ciut rozmazało na dole. O, po drugiej stronie daj, do góry. Zawsze warto domyć jednak ten tusz, jak mamy jakieś tam resztki po demakijażu. Bo później jak rozetrzemy sobie go gąbeczką na całą twarz, to będziemy wyglądać niefajnie, tak jakby był cień pod okiem jakiś. Więc warto jednak patyczkiem czy właśnie płatkiem kosmetycznym sobie domyć wszystkie resztki makijażu. Zamykamy oczko. Nakładam też korektor tak jak zawsze na powiekę, żeby zrobić sobie taką bazę do cieni. Chyba sobie ciut dołożę, żeby mieć bardziej przykrytą tutaj tą powiekę. I ogólnie, słuchajcie, jesteśmy z Olią średnio zadowolone z dzisiejszego zaliczenia w szkole. Miałyśmy takie zaliczenie z ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem. A no i tak nie jesteśmy przekonane, czy nam dobrze poszło. Z Olią wyszłyśmy i obie na siebie spojrzałyśmy, mówimy: kurde, trudne było. Tym bardziej, że w ogóle egzamin wyglądał tak, że pani wyświetlała nam pytania i miałyśmy tylko 20 sekund na przeczytanie i danie odpowiedzi i za chwilę to pytanie znikało. Już go nie widziałyśmy. Przez co no trochę to było słabe, bo ja ledwo czasami zdążyłam doczytać wszystko, zrozumieć pytanie i już się zmieniało na kolejne. I nie miałam czasu na odpowiedź, bo już mi leciał czas na kolejne. Dlatego trochę się obawiamy, bo ogólnie to nie było jakoś trudne. Te pytania były w miarę logiczne, ale po prostu było mało czasu. Taka presja czasu. Tak. Dokładnie. Do góry jeszcze. U Oli totalnie nie potrzebujemy pudru, bo ma raczej cerę ze skłonnością do wysuszania się, więc nakładam tylko puder pod oczy i ewentualnie na strefę tę ciutkę, żeby wyrównać sobie
kolory, złączyć delikatnie korektor z podkładem, ale jakby nie mam potrzeby nakładania tego pudru po to, żeby olej nie świeciła w ciągu dnia, bo naprawdę u Oli problem świecenia jest praktycznie znikomy, bo chyba nigdy nie wiedziałam, żeby się świeciła przez to, że ci się teraz przetoszyciła. Wręcz przeciwnie, nie? Masz częściej tu suchą do góry. Dlatego taką małą ilość nakładam pod oczy, żeby tylko nam się tutaj korektor nie zważył i nie gromadził za mocno w zmarszczkach. Ostatnio bardzo się polubiłam z paletką od Natalie Beauty i Hen. Też w makijażu studniówkowym na kanale Klatek jej używałam. I naprawdę bardzo lubię, zwłaszcza odcień Warsaw z bronzerów, a z rozświetlaczy New York. I u Oli użyję właśnie moich ulubieńców. Najpierw bronzer. Nakładamy oczywiście tutaj w okolice kości jarzmowej. Ja, słuchajcie, Olię tak uczyłam makijaż robić, oglądałam moje filmy. Olia sama się teraz tak ładnie maluje. A pamiętam, że jak się poznałyśmy, to mówiła mi, że ona jest taka noga z makijażu, że zupełnie potrafi sobie narysować tylko kreski, ewentualnie brwi zrobić, nie takie podstawy. A teraz nawet potrafi się cieniami malować. Także jestem dumna. Bardzo ładnie się pomalowałaś wtedy, co jechałaś na ten jarmark. Do Budapesztu? Tak. No, fajnie się malować. A to musiałaś się jakoś chyba w nocy malować, nie? Czekaj, o której miałam, bo jest o drugiej, no to malowałam się gdzieś 13, 12, no. W ogóle Olia miała taką historię w Budapeszcie. Możemy opowiedzieć? Możemy. Olia pojechała, słuchajcie, sama, zupełnie sama, na wycieczkę do Budapesztu. Czekaj, ale musimy powiedzieć najpierw to, że prosimy was tak nie robić jak ja. Dokładnie, to na start, nie można tak robić jak Olia. No, ale pojechała sobie na wycieczkę do Budapesztu i mówi mi, że jedzie do Budapesztu sama na jarmark. Ja mówię, Matko Święta, Olia, tyś jest dobra po prostu, bo Olia jest na maksa odważna, naprawdę. Ja zawsze podziwiam Olię akurat o to, bo jest mega odważna. Sama sobie jedzie na wycieczkę jakąś na jarmark do Budapesztu, mówię, okej. Okay. Dowiedziałam się, że wyjazd jest gdzieś w środku nocy. Nakładam rozświetlacz jak coś w międzyczasie. Dowiedziałam się, że wyjazd ma gdzieś tam w środku nocy, na jakimś parkingu, ma być na zbiórce. Pytałam, czy mam ją może podwieźć i tak dalej, bo Olia ma prawko, ale nie ma auta po prostu w Polsce, przez co raczej jeździ albo komunikacją, albo Uberami. No i właśnie mówię, kurde, Olia, w nocy, tak w środku nocy będziesz jechać? No ale stwierdziła, że jedzie sama. I opowiedz resztę sama, bo ty znasz tą historię najlepiej. No, wiecie co, jadłam ostatni raz przed wyjazdem i to był wieczór, godzina gdzieś 19. A następnego dnia tak się stało, że po prostu nie miałam czasu, żeby zjeść. Bo w Budapeszcie jest niesamowicie bardzo dużo ludzi. I jak stałam w kolejce, chciałam coś naprawdę sobie kupić i stałam w kolejce 20 minut, a mieliśmy na przykład 30 minut ogólnie, żeby sobie zrobić wszystko, co chcieliśmy, no to tego czasu brakowało i było jeszcze przede mną chyba z 5 osób albo 6 osób. No i nie kupiłam nic. Do tego jeszcze bardzo zmarłam, bo ubrałam się nie za bardzo dobrze do tego Budapesztu. Myślałam, że tam jest ciepło, jak sobie patrzyłam na pogodę, to było ciepło, naprawdę, ale tam był taki wiatr, że tak wiało, no bardzo. Nie dość, że była głodna, to jeszcze zmarznięta. Ja się wtrącę, że nakładam właśnie róż z Revolution Pro w odcieniu Miyakis, a Olia dokończa historię. No i zwiedziłam cały Budapeszt i akurat jechaliśmy Metropolią na jarmark do parlamentu. No, może powiesz? I słuchajcie, Olia mi później przyznała się po samym fakcie, jak wróciła, że nie dojechała na jarmark. Ja się dziwiłam, bo Olia na swoim Instagramie zawsze wrzuca fajne foty. Zresztą pewnie znacie Instagram Oli, jak coś tutaj macie nazwę. Naprawdę dodaje ładne foty, jak jest na jakichś wyjazdach, to wrzuca dużo fajnych zdjęć. Zawsze śledzę, lajkuję, komentuję. I tak mówię, kurde, no tych zdjęć z tego jarmarku Olia dodała, może nie miał ich kto zrobić zdjęć, jak była sama. Tak sobie pomyślałam, mówię, dobra, nie pisałam nawet z nią wtedy, bo wiem, że była za granicą, więc nie bardzo miała internet i tak dalej. Mówię, opowie mi pewnie wszystko, jak wróci. Wróciła jakoś, spotkałyśmy się na drugi dzień i Olia mi się przyznała, co się stało i dlaczego nie dojechała na jarmark. Bo jadąc w metro, dziewczyna zasłabła. Dlatego, że było jej zimno, była głodna, bo nic nie jadła. Jak ja to usłyszałam, mówię, Boże, Boże, ja właśnie zawsze się tak śmieję i z Olią się śmiejemy, że Olia jest taką moją młodszą siostrą. Zawsze tak się nią opiekuję, bo jest tutaj w Polsce sama. I wiecie, zawsze tak mówię, kurczę, Olio, masz jeść, masz pić, masz się ciepło ubierać. I jak słyszę tą historię, mówię, no nie, jakbym tam z tobą była, to po prostu... No i tak właśnie Oli skończyła się wyjazd na jarmark, że nie dojechała biedna na jarmark, ale na szczęście później udało jej się chociaż zwiedzić jarmark w Krakowie. Nie wiem, bo byłaś później w Krakowie. Także chociaż tyle, że coś zaczerpnęła z jarmarku. No, ale po prostu całe szczęście, że ktoś jej pomógł, bo zasłabła i później otrzeźwiała z zemdlenia już w towarzystwie Polaków reszty grupy, tak? Czy tam kierowcy mówiłaś? Kierowcy, no. Mhm.
No masz szczęście. Chyba miał na imię Mariusz. No. No to nawet pamiętasz imię, to dobrze. No. Nieźle, naprawdę nieźle. Dobrze, że nic ci nie stało, że nie upadłaś jakoś niefortunnie. Potem mogło się skończyć gorzej. Okej, okay, podkreślamy sobie brwi. Kredka od Rimmela, Brow Pro Micro w odcieniu blond. I potem brzeszę Oli brwi Brow Dramon od Maybelline, żeby były takie delikatnie wyczesane, bo Oli się ostatnio spodobały takie brwi, ale bardzo wyczesane, no. Jak ja sobie teraz ostatnio robię. Teraz nie jestem pomalowana, więc dzisiaj nie wyglądam dobrze, ale może jak zdążę, to pomaluję Oli, jeszcze sama się dzisiaj malnę. Kredką zrobiłam sobie tylko taki delikatny zarys. Teraz drugą częścią kredki wyczesuję sobie nadmiar koloru z niektórych miejsc, a później ułożymy włoski delikatnie do góry tą Brow Dramą od Maybelline. Zawsze tak trochę mocniej wyczesuję te brewki, jakby sama sobie wiem, że mogę trochę mocniej, bo mnie nie boli. A jak maluję kogoś, zawsze pytam, czego nie boli, bo no to może być nieprzyjemne trochę. Ale o, jest twardziel. Okej, no i teraz bezbarwna Brow Drama i podkreślamy do góry, układamy je. Wtedy wyglądają tak naturalnie, jak zauważyliście, ja ostatnio tak właśnie wyczesuję swoje brwi. I bardzo zadowolona z tego efektu, tak mi się bardzo podoba. Oli też parę razy zrobiłam i właśnie mówiła, że fajnie, że jej się podoba. Ty masz akurat fajnie, bo ty masz bardzo ciemne brwi naturalnie. Jak na to, że jesteś praktycznie blondynką, no bo masz blond włosy, ciemny blond, ale masz, to masz bardzo ciemne i gęste, ładne brwi. Zawsze narzekamy z Olią na swoje włosy na głowie. Ja już teraz nie mam rzadkich, ale to tylko przez to, że to nie są moje naturalne w 100%. Ale normalnie mam rzadkie włosy i Olia tak samo. I zawsze mówimy, kurde, jakie mamy rzadkie włosy obie. A na przykład brwi Olia ma gęste, a ja mam brwi rzadkie. Nie mam takich gęstych jak ty. Nie mam jakichś mega rzadkich, ale też nie mam takich gęstych jak ty. Ty masz dużo gęstsze, ładniejsze. W ogóle masz fajne to, że praktycznie w ogóle nie musisz się regulować. Masz ładny kształt sam sobie. Ty mało regulujesz, tylko na dole. Nie, sobie robię. Tak? Mhm. Mocno wyregulujesz? No. Mi się wydaje, że miałeś takie od zawsze. To chyba, że od zawsze po prostu robiłaś. Tak. Okej. Okay. Zamieszczko? Ja już brwi, jeżeli powiem nie skłamać, to robię od 5 lat. Wow, no to faktycznie, to po prostu ja cię poznałam już z takimi ładnymi. Dlatego myślałam, że twoje naturalne. Ja na Ukrainie już chodziłam do takiej dziewczyny, która zajmuje się właśnie tylko brwiami. I się stylizowała. Tak. I ona właśnie wyrobiła mi taki kształt. Bardzo ładny. Ja po prostu jak już przyjechałam sobie, to sama się nauczyłaś. Jestem po kursie, umiem robić brwi i jakby sobie po prostu sama kontynuuję. Come on. Teraz przechodzimy sobie do oka. Przybliżyłam was trochę, żebyście lepiej widzieli, jak będę się z Olią malować. O, Kasper nas tutaj wyskoczył. Używamy paletki z Nabli Dreamy 2 i nakładam na początku taki bazowy cień w odcieniu kremowym i nakładam na całą powiekę, czyli na powiekę ruchomą i na górną powiekę. A zrobię taki makijaż, żebyście mogły wykorzystać sobie go też na co dzień. Postaram się, żeby nie był trudny i żeby każda z was mogła go odwzorować, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak oglądacie vlogi, to nie musicie być jakimiś makijażowymi bzikami, niekoniecznie musicie mieć jakieś super umiejętności. Więc zrobię coś takiego przydatnego, żebyście mogły się zainspirować. Wiadomo, że nie musicie użyć akurat tej palety z Nabli, tylko możecie użyć jakiejś innej, zwykłej, drogeryjnej. Ja akurat wybrałam tą. Ok, teraz tym samym pędzelkiem nałożymy cień Deja Vu, taki jakby jasno-brązowy. A nie Deja Vu? Pisze Deja Vu. Może ja źle czytam. Dobra, a jak napisze, jak na przykład jest napisane coś... No jest napisane, dobra, ja zawsze mówię pisze. A to nawet już nie o to chodzi, ale że w sensie takim, że jest coś napisane na przykład jak Carton. To czytasz carton czy karton? Kacper, pisze tu Deja Vu. Deja Vu pisze. No, ja czyta carton. Danioko. Nakładam go w załamanie powieki i delikatnie rozcieram w dół powieki. Ale nie wyjeżdżam aż tak wysoko po dług brwiowy, tylko staram się skupić tutaj na powiece ruchomej i ciut nad nią. Bardzo lubię cienie z Nabli, dlatego że one bardzo fajnie się blendują. Prosto się nimi maluje i raczej nie zrobi się nimi plam. Także są z tym naprawdę fajne. Teraz słuchajcie, drobniejszym pędzelkiem będę naukładała sobie ten ciemnobrązowy kolor z tej palety. Tutaj mamy New Past. Zamykamy oko. I koncentruję go w zewnętrznym kąciku oka. Po jednej i jak i po drugiej stronie. I teraz tym większym pędzlem będę rozcierała ten brązowy cień i mieszała go z tym jaśniejszym. Dobra. Teraz weźmiemy drugą paletę, która ostatnio jest moją ulubioną i używam jej w sumie i do dziennych makijaży, i do wieczorowych. Paletka od Revolution Pro Earth and Stone. I będę używała czarnego cienia z tej palety. Tym samym drobnym pędzelkiem nałożę ten cień przy linii rzęs. Podnoszę sobie delikatnie powiekę i wtłaczam cień tutaj przy rzęsach. Olia nosi sztuczne, więc jest ciut ciężej niż jak macie naturalne rzęsy. Bo musimy tutaj między te sztuczne rzęsy po prostu wtłoczyć ten cień. Teraz delikatnie go rozcieram i staram się zrobić taką dość miękką granicę między brązami a tym czarnym.
i ciut wyciągam oko tym czarnym kolorem do zewnątrz i robię takie delikatnie kocie oko. Znowu wracamy do dużego pędzelka i rozcieramy sobie jeszcze bardziej tą czarną granicę, łączymy ją z tą brązową, ale staramy się nie ściągać cienia z nadrzęs. Czyli jakby tam musi być ten cień najmocniej skoncentrowany, najbardziej czarny. Dobra, odwróćcie do mnie i spojrzę mnie. Dobra, zamykamy oczka. Okej, okay, możesz spojrzeć do kamery. Zobaczcie, już teraz w takich neutralnych kolorach moglibyśmy zostawić ten makijaż. Wystarczyłoby nałożyć coś jasnego w kącik i byłoby już ok, ale my u Oli zawsze dajemy troszkę błysku i to się u Oli fajnie sprawdza, więc zaraz nałożę tutaj z którejś z palet jakiś błysk, wewnętrzny kącik i dolną podwiekę po prostu podkreślimy jakimiś dwoma brązowymi cieniami. Ostatnio robiłam Oli na sesję świąteczną tym cieniem oczko i była zadowolona, podobał mi się ten makijaż. Ale dzisiaj użyjemy czegoś innego, też troszkę opalizującego w róże, w złoto, ale będzie to ten cień z paletki z Nabli. Jest ciut inny, ponieważ ma drobniejsze drobinki tego złotka. Tam są dość duże drobiny, tutaj będzie taki bardziej zmielony. I nakładam go, zamkam oczko, wewnętrzny kącik oka i ciut rozprowadzam do środka. Teraz na linię wodną nakładam Oli taką ciemnobrązową, czekoladową kredkę. Ona fajnie tak jakby doda wyrazu do makijażu, do góry i fajnie podbije Oli niebieskie oczy. To nie jest nic przyjemnego, to nie jest w ogóle przyjemna czynność. Ja Olię tak widzicie męczę, ale jak to się mówi, chcesz być piękna, musisz cierpieć. Tak to jest. Okej, okay, tuszujemy sobie dolne rzęsy, malujemy usta i ready, pokażemy wam gotowy makijaż. I słuchajcie, ulubiona pomadka Oli, Vibo Mood w kolorze. Ja mam kolor... Jaki ja mam kolor? Czemu tu nie pisze? Nie pisze. Nie ani pisze. Numeru, ani koloru. No, nie pisze. Z ekstrakcja z papryczki chili, tylko tyle pisze. No to nie wiem czemu. Nie mamy koloru, ale to jest Oli ulubiony kolor, więc nakładam jej go dzisiaj też na usta. A mam z papryczką chili, bo podobno trochę powiększa usta. Mhm. Jest wysuszające, czy nawet nie? Nie wysusza ci. Ja akurat nawet jakoś jej bardzo nie testowałam. Może ją miałam dwa razy na ustach. Tak mi nie przypadło do gustu jakoś bardzo. Okej, okay, słuchajcie, makijaż Oli gotowy. A my teraz zabieramy się do nagrywania TikToka, bo mam plan jeszcze nagrać jednego TikToka. A ja później, słuchajcie, będę brała się za ogarnianie w mieszkaniu i na pewno wam co nieco powiem. Mama kupiła mi deskę w Lidlu. Polecaliście mi właśnie deskę, pisały mi parę osób, że w Lidlu jest teraz fajna deska. I akurat mama dzisiaj była na zakupach, wiedziała, że szukam deski, kupiła mi, także zaraz wam ją pokażę. I tak, moi drodzy, wygląda nowa deska z firmy Aquapur. Mama mówi, że oglądała ją w Lidlu i że wydaje się być bardzo porządna. Ma normalnie przejście na kontakt, kabel, żeby nie trzeba było niżej łączyć żelazka, bo często żelazka mają krótszy kabel, także tak ona wygląda. W takim fajnym, miętowym kolorze będzie pasowało nam do tego różowego wystroju, który mam w mieszkaniu. I kosztowała właśnie 88 zł. Dostaliśmy ją od mamy jako prezent do mieszkanka. Ale słuchajcie, jaką miałam akcję przed chwilą. Była u mnie Olia, jak widzieliście, malowałam ją, a później musiałam nagrać z nią TikToka do kampanii z pizzą Giuseppe. To jest jedna z naprawdę dość tanich pizz, którą bardzo lubię. Kiedy dostałam propozycję kampanii z tą firmą, bardzo się ucieszyłam. W tym momencie jestem na cateringu, więc zjadłam jeden czy dwa kawałki pizzy, a resztą podzieliłam się z Olią, z moją koleżanką. I słuchajcie, mieliśmy taki przypał przed zrobieniem tej pizzy. Zapalił mi się papier do pieczenia w piekarniku. Całe szczęście, że byliśmy razem z Olią i akurat na chwilę przyszedł Kacper i był tu na chwilę w mieszkaniu, siedział przy komputerze, coś tam robił. Bo naprawdę, gdyby nie to, że byli ze mną, to pewna Maxa pewnie spanikowała. Podpalił się po prostu papier do pieczenia, najprawdopodobniej dlatego, że włączyłam na opcję grillowania i papier zaczął podwiewać na górę. Nagle patrzę do piekarnika, a tam ogień. Spanikowałam dość mocno, zaczęłam wołać, że Jezu, ogień, ogień. Kasper szybko wstał, wziął ścierkę, no i gdzieś tam zrzucił ten papier na dół i się ugasił. Ale mieliśmy przygody, na szczęście nic się nie stało, nic się nie przypaliło, panele są całe, piec jest cały, całe szczęście. Tutaj reszta mojego obiadu, dwa szyszłyki zjadłam przed chwilką, jeszcze zostały mi trzy. No, ale na szczęście pizza wyszła koniec końców i nie spaliła się całkiem. A piekarnika teraz chyba już nie będę używała sama, jak nikogo przy mnie nie będzie. Przyszły do mnie w ogóle dzisiaj jakieś dwie paczki. Ta jest od jakiejś firmy Netness, a tutaj od Pixi, także odpakujemy sobie je szybko i zobaczymy, co przyszło. Zobaczcie, ile kabli z komputerów, przedłużaczy i tak dalej. No, ale odpakujemy, zobaczymy. W tej domyślam się, co jest, a w tej nie mam pojęcia w ogóle, nie kojarzę tej firmy. Tak jak myślałam, w tej mam tutaj takie kultowe kosmetyki z
poprzedniego, minionego roku od Pixi. Kremik różany, tutaj mamy Glow Tonic, który jest takim klasykiem. Glow Mist, czyli rozświetlająca mgiełka. Paleta, ta by Petra. Tutaj mamy kredkę do oczu, pomadkę matową w takim fuksjowym kolorze. A tego nie znam. To jest chyba błyszczyk. Tak mi się wydaje, także tutaj dostałam to od Pixi. Myślę, że część tych rzeczy pójdzie na rozdanie, bo mam je już u siebie w większości wszystkie, więc myślę, że te, które będę miała powtórzone, wrzucę na jakieś rozdanko. No i słuchajcie, ta przesyłka bardzo mnie zaskoczyła. Dostałam tutaj od marki Knitness jakieś dwa ubranka. Teraz coś kojarzę, że możliwe, że dostaliśmy jakąś wiadomość, ale to było już jakiś czas temu i już zapomniałam, że coś miało do mnie przyjść. To są chyba jakieś lniane produkty z tego, co kojarzę. Zaraz wyciągnę je i zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mam taką długą koszulę, która może fajnie wyglądać, jak się założy w pasie pasek. Delikatnie się ją tutaj ściągnie i będzie pełniła funkcję takiej jakby sukienki, zobaczcie. To naprawdę może fajnie wyglądać. A tutaj dostałam takie spodnie, też takiego właśnie bardzo, mi się wydaje, lnianego materiału. Nie mam żadnej ulotki, ale wydaje mi się, że to są takie lniane produkty. I mam nadzieję, że się nie mylę. Fajnie, spoko. Do spodni może nie jestem do końca przekonana. Nie wiem, czy będą na mnie ok, bo ta gumka wydaje się być dość szeroka w pasie, a ja, jak wiecie, jestem bardzo szczupła. Ale sukienka mega, mega. Myślę, że na dniach sobie przymierzę i pewnie na Instagramie wam się niedługo w którejś z rzeczy pokażę. Wzięłam się, słuchajcie, za zrobienie prania i akurat mam taką sytuację, że w pralce mam białe pranie i w sumie jest go dość mało, więc stwierdziłam, że wybiorę jeszcze Jaśka, na którym śpimy, i poszewkę tą z klatek, z tego wywrócę ją na drugą stronę, zanim wrócę ją do pralki, żeby się nie zniszczyła. Pralka już zaczyna się kręcić, a ostatnio, jak pokazywałam na Instastories ten punkt do pokania, że jest spoko, to pytałyście, jakiego używam proszku, czy kapsułek, czy płynu do prania. Także różnie. Mam ogólnie tutaj te kapsułki do prania, które mają wszystko w jednym, czyli tutaj wrzucając tą kapsułkę mamy płyn do pukania, proszek i tak dalej. A tutaj mam zestaw drugi, czyli jeżeli używam płynu do prania, to wtedy wlewam też jeszcze płyn do pukania. Także tak to wygląda. To jest Lidza. To jest z Oshou. I jak już jestem w łazience, test kosmetyków Dane Beauty już jest na kanale Klatex. Jest recenzja po 3 tygodniach testowania, także jak jesteście zainteresowani tym, jak mi się sprawdziły kosmetyki od Dane, to wbijajcie na YouTube Klatex. I w ogóle od moich rodziców na święta dostaliśmy bony z Kacprem na wyjazd do spa w Bielsku. Mamy do wykorzystania chyba 3 miesiące, czyli do 3 miesięcy musimy je zużyć i stwierdziliśmy, że może jeszcze w styczniu uda nam się wybrać na taki weekend spa. Jestem ciekawa, czy bylibyście ciekawi, co będziemy robić, jak wygląda to spa, jak to wszystko wygląda. I ja możliwe, że nagrałabym vloga, tylko dajcie mi znać, czy chcielibyście takiego vloga ze spa z Bielska. A w ogóle zobaczcie na to. Nie wiem, czy poznajecie, to jest Monstera, którą Kacper kupił dawno temu w hurtowni Róża i chyba był z tego vlog. I wymyślił takie kombinacje, że odciął z tej Monstery gałązki, przełożył je do butelki z wodą, co 3 dni zmieniamy wodę. I podobno ta Monsterka ma zacząć kiełkować i Kacper w taki sposób chce zrobić odszczepki i mieć, że tak powiem, roślinki do kolejnej doniczki. Już ta Monsterka jest 5 dni w wodzie i nie zauważyłam, żeby cokolwiek już kiełkowało. Może jeszcze potrzeba trochę czasu, nie wiem, sama ja się na tym nie znam, to Kacper się bardziej zna. Zobaczymy. Nie wiem, czy w sumie też robicie takie rzeczy? Interesujecie się roślinami? Macie może Monsterę, może macie jakieś wskazówki, co robić, bo tak jak mówię, 5 czy 6 dni już jest w tej wodzie i jak na razie nie widać tych korzeni, także nie wiem, może coś robimy nie tak, chociaż Kacper mówi, że podobno w samej wodzie powinna się bez problemu przyjąć i zacząć kiełkować. Czekam, aż zrobi mi się pranie, więc piję sobie herbatkę. Od 2 dni w ogóle jestem jakaś taka ciut przeziębiona. Nie nazwę tego przeziębieniem, ale trochę osłabiona, bo 2 dni temu bolało mnie gardło, trochę ucho. Dzisiaj wstałam też taka trochę jakby przeziębiona, bolały mnie ręce, trochę bolała mnie głowa, ale rano przed wyjściem do szkoły powiedziałam sobie, kurde, nie mogę być chora, bo jadę dzisiaj do szkoły, mam zaliczenie, potem muszę nagrać sporo rzeczy, zrobić wiele spraw dzisiaj, więc wypiłam sobie wczoraj i dzisiaj rano taki napar z tartego imbiru, z tartej kurkumy, z cytryną, z miodkiem, to wszystko w ciepłej wodzie wymieszałam i wypiłam z całymi tymi fusami wczoraj rano, wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, i czuję się dużo lepiej. Teraz piję sobie rumianek. Rumianek też działa przeciwzapalnie, jest
jest ok, jest w ogóle dobry dla organizmu. Także zaparzyłam sobie, piję sobie, już mi wystygło. I słuchajcie, powoli się z wami żegnam, ponieważ Kacper dzisiaj potrzebuje mojego aparatu, więc zaraz po niego przyjedzie. Chcę sobie coś tam ponagrywać z jakimś kolegą, coś tam działają, więc już się z wami żegnam. Dziękuję za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało, taki dzień ze mną, z malowaniem, czyli w sumie z czymś, co jest bardzo mocno ze mną związane, ale oprócz tego trochę takich domowych spraw. W ogóle dzisiaj się dużo działo, nie dość, że opowieść o zemdleniu Oli w metrze, to jeszcze pożar w piekarniku w mieszkaniu, także... No, dobrze, że ten pożar został ugaszony, bo jak sobie teraz pomyślę o tym, to mogłoby być niefajnie, tym bardziej, że mamy w kuchni panele. Także tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Buziaki!